Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, DeromanekStone i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic Class of Jedi Knight. Na samym wstępie, tylko szybka informacja, jestem lekko chory. Ogólnie wczoraj było bardzo źle z moim gardłem, dzisiaj jest lepiej, także postanowiłem, że jednak chyba raczej dam radę nagrać ten odcinek, ale jeżeli się tym dobiję i nie będzie następnego filmu wtedy, kiedy powinien się pojawić, no dlatego, że jestem chory. W każdym razie w poprzednim odcinku porozmawialiśmy z Kirą, wróciliśmy też do Kiry, gra nas niestety na nas to wymusiła, ja już nie będę się wentować po raz drugi na temat konieczności wyboru między Laną i Kirą, czy jakąkolwiek inną postacią, która jest tutaj opcją romansową. Zobaczymy, jeżeli naprawdę nie będzie to miało żadnych konsekwencji nigdzie, w żadnych dialogach i tak dalej, będę bardzo wkurwiony. W każdym razie też się dziwne rzeczy porobiły. Dlatego, że mamy dwa zadania główne i ja nie wiem, czy one powinny być aktywne w tym samym momencie, dlatego, że Kira i Skerch tutaj dali nam takiego questa powstrzymania jakiejś choroby, która rozprzestrzeniła się po tym, kiedy oni zniszczyli oryginalne ciało Imperatora, Valkoriona, Senna Baina, czy jak on tam się nazywał. Tylko, że nagle ten dialog trochę się, mam wrażenie, lekko urwał i następnie przyleciał pan generał Derun i ta ekipa, która stara się odbudować Zakon Jedi. No aktualnie im pomożemy, bo to jest bliżej, mamy tutaj zebrać jakieś zasoby, tak więc w sumie zacznijmy to już robić. Mamy podnieść te zapasy i dla uchodźców, którzy tutaj przybyli, im je dać, tak więc zróbmy to teraz. Generalnie. Okej, okay, mamy tutaj jakąś parkę, tutaj też mamy jakąś uchodźczynię. Chyba tak się to powinno odmienić. Alliance Commander! You saved the galaxy! Saved by a celebrity! My brother will never believe this. Okej, okay, będą oni tutaj jakieś pomniejsze komentarze dawać. O, to ciekawe, Rask wrócił. Talking won't accomplish our mission objectives. On niedawno chyba był, że nie wiedzieliśmy, co się w sumie z nim dzieje. Teraz już wiemy. Jest z nami tutaj. On musi być w tym właśnie Task Force Nova, wydaje mi się. Dobra, gdzie jeszcze mamy jakichś uchodźców, z którymi nie gadałem? Tu jest Elara, która też wróciła. Też jej przez jakiś czas nie było. Rokus. Jak duży jest teren tych uchodźców? No tutaj gdzieś. A, dobra, tam mamy grupę uchodźców, której nie zauważyłem. Także przekażmy dla tej rodziny zapasy. We've been on the move since Corellia. I don't remember the last time we felt safe. Thank you. Okej, okay, mamy też chyba pierwszy raz widzę dziewczynkę, czy ogólnie dziecko w tej grze. Oczywiście zeskalowane to jest pewnie po prostu dorosły model i tyle. Bo ogólnie to jakoś nie kojarzę, żeby tutaj dzieci były. Dobra, gdzie mamy jeszcze jakichś uchodźców? Tu mamy jakąś uchodźczynię i to chyba Jedi. Albo po prostu jakąś kobietę w szatach. Tak więc zobaczmy. Battlemaster. I've heard so much about you. My cousin worked at the Senate Tower on Coruscant. I can't thank you enough, really. No dobra, tak jak mówiłem, brakuje nam jeszcze kogoś. Don't think because your side's in charge of this base that you can boss me around. Private, is it? Maybe you're not aware, Private, but this is an alliance. There are no sides. That's what they keep telling us, but you know it as well as I do. Saying something's true is one thing, but it has to feel true, and it doesn't. Exactly right, exactly right. And so we're clear, Corporal. Your rank means nothing to me. Less than nothing. Okej, okay, no dobra. To w takim razie, oj, wybaczcie, bo mnie się tutaj YouTube nawłączały na telefonie z jakiegoś powodu, bo chciałem sobie powiadomienie odkliknąć. Dobra, w każdym razie. Chyba nie mam też w ogóle jeszcze jednych zapasów, dokładnie, bo one są tutaj. Plus, nie wiem, gdzie jest jeszcze ktoś, komu mogę przekazać te rzeczy. A tutaj, o, proszę bardzo, stoi pani zaraz obok. Chyba jej nie dawałem? Chyba nie. Thank you so much. Okej, i mamy z nos Duralem pogadać, tak więc zobaczmy. I think we've taken care of everyone. Where should we speak about task force business? Right this way. Okej, okay. Generał też na chwilę zginął, co ciekawe. Gdzieś mu model się zniknął. Dobra, chodźmy dalej. Mamy udać się tutaj porozmawiać z generałem? Nie, tutaj mamy się dać pogadać z generałem, także może już kontynuujmy to,
Teoretycznie mówię, ta rzecz z tym Valkorionem i tą zarazą jest bardziej paląca niż to, ale no już zaczęliśmy to robić, to zacznijmy, to kontynuujmy to robić, o tak powinienem powiedzieć. Także dobra, mamy Story Arena, nawet z niej wychodzimy, okej, okay, czyli wracamy do tych tam kwater, gdzie ostatnio mamy chyba naszą główną siedzibę, na to by wychodziło. Tam na górę sobie pojedziemy i tam sobie z generałem Durunem pogadamy w takim rozrachunku. Zobaczymy, czego od nas będzie chciało właśnie ta Task Force nowa, aby wspomóc wysiłki do odbudowania Zakonu Jedi. W każdym razie wejdźmy do Starej Areny i zobaczmy. Our victory on Corellia still has the Empire reeling. Our forces have made significant gains in the Atrevis, Bormia and Anoad sectors. Morale is higher than ever. Our task force will be staged for success right from the beginning. Finding Jedi who've been in hiding for years is going to take a lot more than moving into a few territories. Yes, but the search will be much simpler in areas free of Sith interference. Certainly an advantageous start. Aside from the occasional pirate, supply and communication lines between Odessum and Republic Command appear to be secure. I've gathered an initial complement of security personnel and patrol ships to be stationed here. Dossiers and technical specs have already been forwarded to your staff for review. It would seem prudent to station additional forces here as well, to support any urgent missions that come up. We'd welcome anyone you can send. Perfect. I'll send the transfer orders right away. Word of the victory on Corellia has spread, and a number of Jedi in hiding have returned to the fold. Even so, many of them have seen so much war. They're hesitant to return to positions on the front lines. We can certainly find other ways for them to contribute, but I fear the precedent we'd be setting. To defend the Republic is the duty of all Jedi. We can afford to give them time to recenter themselves before they resume combat assignments. Jedi have more to offer than their lightsabers. True enough. I only hope they rediscover their full potential soon. The Republic needs us all. I believe that covers our most pressing issues. Any word on Darth Malgus? I haven't heard anything since Corellia. None, which is very strange. He should have returned to the front lines by now, even if his wounds were severe. I only hope we can determine his next move before he strikes again. Okej, okay, czyli jakichś bezpośrednio zadań nie mamy, chociaż gra nas przeniosła na jakąś inną planetę. Wrong. It's him. Malgus. Malgus? What do you mean? What about him? He's almost here. I can sense him. He's coming to Dantooine. Then let's be ready. Okej, okay, czyli gra nam dała mały teaser tego, co nadchodzi. Dantooine, jacyś właśnie Jedi na wygnaniu. I do nich leci Malgus. Dobrze. Okej. Okay, wait, no bo nagle teraz mam się spotkać z Kirą i Scourgem. Właśnie do tego... Nie rozumiem, trochę to jakoś dziwnie. Nie wiem, ja być może coś po prostu przegapiłem jak debil, albo nie wiem. Nie, to chciałem. Chciałem jak już to sobie expa aktywować. Nie wiem, czy nie miałem jakiegoś lepszego. W ogóle sobie poaktywujmy jakieś te buffy, czemu nie. Czy ja mam jakieś nowe te... Nowa. Nie wiem czemu znowu Kiry nie mam. Jako towarzyszki weźmie ją sobie na szybko. O, tylko teraz się muszę przyzwyczaić, gdzie ona jest. Ona będzie tutaj. O! Aha, dobra, ona jest unavailable, bo teraz ona jest quest giverem, dlatego. Dobrze. Gdzie się mamy do nich udać? Do nich mamy się udać tutaj. Dobra, czyli ciśniemy dalej to. To sobie. Co to w ogóle jest? Okej. Okay. You resumed a relationship with a former companion. A! O! Okej, okay. Czyli to jest zadanie
związane z Kirą, trochę bardziej bezpośrednio po tym, jak jesteśmy znowu razem, na to wychodzi. Ale dobra, już jesteśmy tutaj, nie chcę latać w to i z powrotem. Chodźmy z nimi, spotkajmy się w ten sposób tutaj. Zajmijmy się Imperatorem, a jakimiś rzeczami romansowymi, czy ogólnie jeśli chodzi o relacje, zajmiemy się, kiedy będzie trochę może, wiecie, lepszy na to czas. Tak więc wejdźmy tutaj i zobaczmy. Ah! We've waited too long as it is. Something is wrong. I'm sure of it. Smashing up the place isn't gonna solve anything. We'll find the ship. It's gonna be all right. I take it there's no sign of the transport with Satil and her followers. Nothing! It isn't responding to our signals. And we've already checked the next scheduled stop. No sign. Which leaves just about 200 or 300 systems to search. There must be another way! Okej, okay, no dobra, skarż się tylko wkurwił, bo nie mogą znaleźć tego statku. No spoko. I've never seen you so expressive. Ah, these damned emotions! All we can do is start searching from the ship's last known coordinates, which, for us, could take forever. So we get an expert. We'll send T7 out with an escort and all the probe droids we can find. They'll cover more ground and sort through sensor readings faster than we ever could. T7 works as astromech magic, crunches the probe data to pick up a trail, and we find our missing ship in a matter of days or weeks, instead of years. I can't think of anyone better for the job. That's everything settled then. As soon as we get coordinates, you'll be the first to know. They'll give you some space, big guy. That would be best. Come on. We can find some place to disappear for a while, right? Absolutely. No dobra, to bardzo dobrze, że poszedłem tutaj w pierwszej kolejności, dlatego że tak naprawdę musimy poczekać. Przez poczekanie oczywiście gra rozumie... No kliknij se lunch, nie? I będziesz miał znowu ten quest. Ale dobra, to jest właśnie idealny moment, kiedy droidy... droidy szukają śladu tego statku, aby pójść spotkać się w takim razie właśnie z Kirą gdzieś tam innej części tego naszego kompleksu na Odessen, tak więc teraz pójdziemy sobie to zrobić. Widzę, że będzie mocno przegadany odcinek, ale takie lubię najbardziej. Tym bardziej, kiedy, jak mówię, no jestem trochę chory. Generalnie gardło mi już przechodzi. Gorzej, że zaczynam czuć, że mi się nos zatyka. Także coś czuję, że od jutra będzie już psikane jakimś sudafetem do nosa, a później odstawianie go przez 2 miesiące czy coś. Ale zobaczymy, postaram się tym razem nie przedobrzyć z ilością, jakiej używam. I jak mówię, przypominam, jeżeli pojutrze filmu nie będzie, dlatego że po prostu się rozchorowałem. Znaczy pewnie dam jeszcze wtedy jakieś info na YouTubie w postaci wpisu, ale tak tylko też informuję wcześniej na filmie. Okej, okay, o dobra, mamy gadkę zlaną Beniko. Okej, okay, no to chyba gra jednak da mi konsekwencje, których chciałem jakby nie patrzeć. No dobra, zobaczmy. To może być co najmniej ciekawa rozmowa. Mam nadzieję, że zostanie to dobrze poprowadzone. No zobaczmy. We should talk. With your previous relationship renewed, it would seem that ours has run its course. Let's not belabor the situation with arguments or excuses. Agreed? Ja pierdolę, no po prostu nie wierzę w to. Jeszcze jakie Lana ma tutaj pod... Ja pierdolę. Po prostu nie, no przecież... Po tym dialogu jakby jestem w stanie, przynajmniej z tego co gra nam pokazała, uwierzyć, że Lana byłaby jak najbardziej skłonna do tego, żeby kurwa mać... być w jakiejś otwartej relacji, ale nie! Oż, kurwa mać! No dlaczego są tylko takie opcje?
Kurwa, gro zjebana. Boże, dlaczego? Wow. No, kurwa, no spodziewałem się, że tak to może wyglądać. No, nie zasługujesz na przeprosiny. Zasługujesz na to, żebyście razem byli ze sobą. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo teoretycznie jestem tą postacią. Fuck me. Jeszcze, Boże, to jest Across the Stars? Taki miał tytuł ten kawałek z Ataku Klonów? Motyw, który gra teraz w tle? Wow, no nie wierzę w to. Znowu będę jeden wybór podejmować 2 godziny, chociaż no oczywiście wezmę jedynkę, no bo tu żadna inna opcja nie jest dobra. Ja pierdolę, jaka ta gra jest głupia. I owe you an apology. Whether you want one or not. You've been so supportive. You deserve better. Deserve is a crutch for the weak. I take happiness where I can find it. I can't blame you for doing the same. I wish you the best. Po prostu jestem zniesmaczony tą grą i to w takim stopniu, że sobie nawet nie wyobrażacie. Bo jakby zupełnie miałbym inne podejście, gdyby Lana była naprawdę mocno wkurwiona, zazdrosna i tak dalej, ale ona nie jest zazdrosna przecież. Głupia mononorma, ja pierdolę, no nie dam rady, nie wysiedzę, normalnie ręka mnie świerzbi. Masakra. Masakra. No nic, dobra. To tyle by z tego było. Bardzo, bardzo smutno. Ale no dobra, no jedno co oddam, no przynajmniej gra dała konsekwencje tego. Także no to, że ten wybór tam był, już jestem w stanie zrozumieć. Dalej on już pewnie się nie pojawi nigdzie. To nie będzie w żaden sposób wspomniane. To było tyle, co się dostaje. Niestety. Ech. No. To tak to wygląda. Chodźmy w takim razie zająć się tym zadaniem chyba, bo tak naprawdę nic lepszego nie mamy. Jedyne co, może ja bym zahaczył o jakiegoś vendora na szybko. What the fuck was that? Tu mam w ogóle jeszcze jakieś te chesty i tak. A czy mogę wziąć sobie Kirę na towarzyszkę? Proszę, żebym mógł. Bardzo bym tego chciał. Mogę, super. Weźmy ją sobie. I w sumie teoretycznie mógłbym dać jej gifty. Nie wiem, czy jakieś mam, o proszę. Mamy tutaj coś, co daje dużo. Także... popatrzmy, nie da się tego chyba posortować po typie. Także to trochę nie bardzo. Mam tych boksów mnóstwo. Czyli podejrzewam, niektórych są jakieś gifty. Ale tak ogólnie giftów widzę za dużo nie mam. Dobra, posprzedawajmy coś. Szczerze. Chyba posprzedaję to wszystko, te skrzynki. One mi raczej nie są potrzebne. To też nie wiem, co to jest. Aha, to dostałem gdzieś za jakiegoś questa. Zresztą dobra, w sumie nie potrzebuję miejsca, jaki punkt to walić to. Chodźmy dalej. W takim razie. Najgorsze jest to, że nigdzie nie widziałem jakiegoś fajnego fanfika na O3, gdzie by była Kira, Lana i Jedi Knight. Niestety. A szkoda. Jest takie coś, tylko że z Teronem jedno czytałem, także to jest być może jakaś okazja, żeby upust swej złości dać, ale to zobaczymy, bo pewnie nie będę miał czasu, żeby coś tam napisać tak od niechcenia. W każdym razie, wejdźmy tutaj do Store Areny, zapomnijmy o tym, chociaż zapomnieć mi o tym będzie bardzo ciężko. I co, chyba na Dantooine lecimy? Ewentualnie być może T7 odnalazł ten statek. No zaraz zobaczymy, wejdźmy do Store Areny. You don't demand anything, Jakaya. Certainly not from him. If you're risking your life out there, I'll demand what the clan requires. What's going on? It seems I'm a child in need of a parent. You're Mandalore, the Avenger. You have responsibilities to all of us. So you often tell me. Who's this? Jakaya Ordo, one of my best. He managed to avoid my notice for too long, but now I've put him to work. Though I'm having second thoughts. I would gladly go back to being an unknown Great Mandalore. I prefer the talk of warriors to the endless jabbering of politics.
The curse of being skilled at both, you old Rancor. So you're the one. Not sure if I should call you Commander. Dobra, no generalnie mi to tam lotto. Mam wrażenie, że ta druga opcja jest bardzo hostile'owa, ale no zobaczymy, bo... Tak zakładam, że to będzie bardzo, bardzo niemiła odpowiedź, ale nie wiem, co moja postać powie, a... No na pewno jedynki bym nie wybrał, także zaryzykuję dwójkę. Brend is fine, if it's all the same to you. Brend it is, Bersha and Mandoa. The fact is, I wanted to meet you. I only know your reputation. I don't know you. It's my job to take a hard look at anyone this close to Mandalore. The Jedi are skilled warriors. My armor has felt the sting of a lightsaber more than once. I respect your skill, if not your beliefs. Okej, okay, i w ogóle, by the way, nie jest to żadna z tych dwóch rzeczy, o których wspomniałem przed wejściem tutaj. Mamy Mandalorian, a jeszcze jakiś kolejny wątek. For balance to be restored, a Jedi must use what tools are available to their advantage. Shay understands this. I hope you do as well. I've seen enough war to know wisdom when I hear it. So what happens now? I've seen your face, looked into your eyes. That's what I wanted. Satisfied? For now. Good. I'm sure you have more important things to do. Some clan grumbling to track down. More than the usual complaints. Raz and I will check into it. Chakai out. Raz? His brother. They're a family of Mandalorians. Lost a sister a few years back. Something wrong? That's the first time he's mentioned a clan issue. He oversees a lot of the day-to-day details without a word. Do you trust him to deal with this? Yes. If I didn't, he wouldn't have my support. I may grow restless at the jabbering of politics, but I will do right by my clans. He's better for rooting out this kind of thing anyway. He kept an assassin's knife out of my gut more than once. You're a leader. How would you deal with unrest in the ranks? If a group has a problem, that's usually for a reason. Maybe they see something you don't. We have more in common than I thought. Mandalorians must be allowed to speak out, to think for themselves, to be effective. Chakaya demands order. Everything working together as a whole. I understand, and it keeps it all running. But I don't work that way. Well, looks like I've got reports to review on escort missions we've been overseeing. Chakaya snuck them into the transmission. Sneaky Chakar. I'll leave you to it. No dobra, czyli to był zupełnie poboczny wątek, który trochę się nam urywa. Być może jeszcze gdzieś to dalej będzie kontynuowane. Mamy udać się tutaj. Nie będę klikać tego launch, bo to nas przeteleportuje. Mam wrażenie, że gra by się mogła dłużej wczytywać, niż ja tam dojdę. Chyba, że pójdę źle tak jak teraz, to może jednak nie będzie to aż tak szybkie. Ale skoro to się wszystko dzieje w obrębie jednego pomieszczenia, jednego budynku, to czemu nie pójść tam na piechotę? Dobra, zobaczmy. Check-in with the Avenger. Wydaje mi się, że tutaj wracamy do tego statku. Być może nie. Zaraz zobaczymy. Did you learn anything from the clans? Nothing I haven't mentioned before. A lot of heated words. Some are saying Mandalorians are just glorified couriers. Still unable to see past their next fight. All tactics and no strategy. However restless you are in the position, Mandalore, you sound like a leader. I sound angry. My blaster is still a better negotiator than I will ever be. What about the escort runs? Silence. But only a fool would believe they haven't heard something. What happened? Some of the cargo ships we were looking after ran into trouble. Mostly scouts sniffing around. But one exchanged fire. We've been looking into it. Chakaya? Bersha, we meet again. I've been keeping an eye on you. And? Mandalore was right to stand by your side. Okej, okay, jednak mamy kontynuację tego wątku z Mandalorianami. To jest pewnie wprowadzenie no do tego Dantooine, bo dostaliśmy teaser, że tam się udamy gdzieś tam w przyszłości. I do what I can. Modesty. Tell me more about these cargo runs. Who would attack Mandalorian ships? That's the real question. They're well equipped and they know our methods. You need to get ahead of this.
Everyone knows the Mandalorians are looking after some very valuable goods. Very tempting. Agreed. But it's not common bandits or even an ambitious cartel. This feels different. Like they're testing our defenses. I know you object, Mandalore, but we must look closer to home. I don't object. I just want to be sure. Would some of the clans really go that far? I'm not ruling it out. Like I said, there were some heated words. Like Shay said, we need to know more before we jump to conclusions. I understand. But something is making my trigger finger itch. We should have clamped down harder on the clans when we had the chance. The wound has festered. No, Mandalorians aren't droids. We're best when we don't have some restraining bolt on our neck, even if it costs us. Agreed. You go too far, and you risk losing control. And sometimes, too much freedom leads to chaos and destruction. Enough. We gave our word to protect those shipments, and we will. Understood, Mandalore. I'll see if I can draw the enemy out. Can't fight what we can't see. If I'm lucky, I'll make them mad enough to come out and play. Jakaya out. I'd prefer a fight to all this sneaking about. Keep me posted. Count on it. No dobra, czyli ktoś atakuje Mandalorian. Być może to są jakieś klany mandaloriańskie, które trochę buntują się przeciwko władzy właśnie Shale. No i naszej też właśnie współpracy tak naprawdę. Dobra, okej, okay. To tyle by było z tego. Lecimy... Znowu widzę, tak sobie będziemy podróżować między dwoma pokojami. Nie wiem, czy to normalnie do gry wchodziło w jakimś odstępie czasowym, czy... Bo tak trochę to jest dziwnie zaprojektowane, bo wiecie, teoretycznie mija jakiś... przedział czasowy, tak? Między tymi wydarzeniami. Dla nas to jest wszystko o taką, wszystko po kolei się dzieje. No dobra, chodźmy po prostu i zobaczmy, co dalej. No i dobra, tym razem już zdecydowanie wracamy do tego transportu, który nam zaginął. T7, you found the ship with Satil Shan and her students. Finally. Great work. We need those coordinates now. There isn't a moment to spare. Fall back. We have the coordinates. Leave it to us. We need to get there now. The servants have found their master. The servants? I can't believe there are any of them left. I think I met one of them on Nathema. They're the Sith Emperor's worst fanatics. They don't even have names, just Servant One, Servant Two, and so on. Each time we think we've killed the last of them, more always appear. We have to get moving. If the servants are involved, this is even worse than we thought. No dobra, no właśnie, T7 został zaatakowany i być może to byli właśnie ci słudzy Imperatora. I'll call in everyone we have. Task Force Nova, Daerun, and Nostral. The whole Republic fleet if we need to. No. If Tenebrae has truly cheated death yet again, anyone we take with us is another potential puppet for him to dominate. We can't risk taking anyone else. They won't be able to resist the Emperor's control like we can. I'll get a shuttle prepped. Meet me as soon as you're ready. One way or another, this ends today. To jest Fairpoint, tam gdzie jest Valkorion brany pod uwagę. Lepiej nie wysyłać dużej ilości ludzi, bo on dużą ilość ludzi może kontrolować. I opętywać i w ogóle złe rzeczy im robić. Mamy spotkać się, co ciekawe, z Laną. Aktualnie, żeby na tą misję wyruszyć. Nie zrobimy tego już dzisiaj, dlatego że mamy już tak naprawdę pół godziny. Przejdźmy sobie tylko, wybaczcie, do miejsca, gdzie to się mniej więcej zaczyna.
żebyśmy już tego nie musieli robić w następnym filmie. Ja za chwilę co w ogóle oglądać mecz Polska-Argentyna. Zobaczymy, co tam się podzieje. No raczej nie łudzę się, że wygramy. Dobrze by było zremisować, ale coś czuję, że Argentyna no weźmie dupę w troki. Generalnie Argentyna to jest druga drużyna, której zawsze kibicuję, ze względu, że wcześniej, kiedy Agüero tam grał, to był mój ulubiony piłkarz i w ogóle. No Messiego też bardzo szanuję, ogólnie Argentyńczyków. Także im będę na pewno kibicować, jeżeli później gdzieś tam Polska odpadnie. Ale zobaczymy, dzisiaj oczywiście na pierwszym miejscu są Polacy. Tak czy jak, moi drodzy, jak mówiłem, na tym sobie ten odcinek zakończymy z Laną Beniko. Pogadamy sobie w odcinku kolejnym, zaczniemy to zadanie uwolnienia właśnie Satil i jej uczniów spod wpływu tej choroby w kolejnym odcinku, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.